Wielka rywalizacja w gumniskach, festyn kulturalno-historyczny, mistrzostwa w płukaniu złota. To już tradycja w gminie Dałmice. Jak zawsze wszyscy szukali cennego kruszcu. Najdzielniejsi śmiałkowie stanęli w szranki i wzięli udział w zawodach. Pomysłów, na co przeznaczyć wygraną, było wiele. A przeznaczymy na imprezę w zawadzie, która będzie 24 sierpnia, na którą również zapraszam serdecznie. Stulecie Straży, OSP Zawada i Święto Pomidora. Tylko na budżet gminy. Ku chwale wszystkich mieszkańców. Mamy dzisiaj drużynę reprezentującą Starostwo Powiatowe i mamy nadzieję, że wypukamy metodą biblijną. Kto szuka, ten znajdzie, bo nikt z nas nie ma takiej właściwej techniki, przynajmniej na jakieś kolczyki albo pierścionek. Oczywiście, że będzie reprezentacja Pilsna. Myślę, że pani starościna tutaj troszkę zrobiła małe przekłamanie, bo na kolczyki na pewno nie znajdzie, a gmina Pilsno na pewno wyprzedzi starostwo. Super, super. Pierwszy raz to robimy. Mamy lipiec, jak lipiec to pukanie złota w gumiskach. Już 18 rok z rzędu. Była przerwa na pandemię, natomiast moc atrakcji przed nami i mamy dzika z Kołowieckiego łoś, i mamy średniowieczną osadę, piec dymarski, no i gwóźdź programu za naszymi plecami, czyli pukanie złota. Kilkanaście drużyn się zgłosiło. Jeszcze będzie mecz piłki nożnej, myśliwi, strażacy, samorządowcy, także, no i przede wszystkim koncert na wieczór. Gorączka złota. Złoto przyciąga i jest to rzeczywiście prawdziwe złoto wypłukiwane i każdy zawodnik bierze udział w płukaniu. To złoto, które wypłucze, zabiera ze sobą. I to chyba przyciąga. Nie tylko złoto rokrocznie przyciąga do gumnisk. Przygotowano mnóstwo ciekawych atrakcji. Przybywam tutaj zawsze z ogromną radością, także to jest bardzo udany festiwal, bardzo fajny pomysł. Cieszę się, że jest kontynuowany. To już 17 raz, nie? Jesteśmy już od 17 lat, także bardzo się cieszymy. Złota nie szukam, kibicuję tym, którzy szukają, a impreza jest fajna, cykliczna. Jak widać, cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzisiaj dopisuje piękna pogoda, więc myślę, że za chwilę po obiedzie zejdzie się tu mnóstwo ludzi, którzy będą bawić się do samego rana. Ja jestem tutaj pierwszy raz, dzisiaj przybyliśmy tu, żeby się przyglądać. Być może w następnym roku weźmiemy udział, ale na chwilę obecną przyglądamy się tylko, jak to wygląda, to uzyskiwanie tego złota. Przede wszystkim, proszę Państwa, aura. Na pewno piękne widoki, piękne okolice Gumnisk i Braciejowej. Bardzo te miejscowości lubię. No i cóż, chyba najważniejsze to ludzie. Świetni, cudowni ludzie, którzy są tutaj razem z nami. Myślę, że ta tematyczna impreza, poszukiwanie tego kruszca, jakim jest złoto, to taka wakacyjna impreza, która jest wyjątkowa w naszej okolicy. Wszystkim Państwu polecam. Ta impreza od wielu lat, ja również uczestniczę w życiu powiatu, w życiu gminy od wielu lat i tutaj dlatego jestem. Był również czas na sportowe emocje, a to ze sprawą mini turnieju piłki nożnej. Zwłaszcza dla tych trzeba ukłonić się, którzy po prostu mają już parę lat, a dalej poruszają się na boisku i to jest naprawdę miłe i sympatyczne. Duże zainteresowanie wzbudziła również wioska wczesnośredniowieczna. Co my tutaj mamy, tak proszę Państwa? Szranki dla dzieci, czyli bezpieczna zabawa na mieczyki. Możecie się Państwo nauczyć walki, ale możecie też spróbować z mistrzami naszymi, którzy tutaj w wielu turniejach odnosili sukcesy. Mamy saracena, czyli gonitwę do smoka, na kopie. Za chwilę będą koniki, mamy rozstawione tory strzelnicze. Mamy mnóstwo fantastycznych warsztatów. Historia jest piękna. Że bawienie się w historię, że poznawanie jej, odkrywanie również tej praktycznej, z możliwością dotknięcia każdego aspektu jest po prostu piękne. Poza tym co? Nasze dzieci nie siedzą non-stop z nosem w smartfonie. Potrafią wziąć igłę i nitkę do ręki i sobie coś na sobie poszywać, na przykład jak się rozedrze. Nasze dzieci są bardziej ruchliwe też, bo oczywiście mają cały wielki teren do tego, żeby się wybawić za każdym razem. Po prostu są zdrowsze dzięki temu. Zasady kręgu honoru są takie. Każdy z walczących wyzywa jednego przeciwnika i walczą do śmierci. Walczymy, panowie, do samego końca. Rozbicie pieca dymarskiego, pokaz wytopu rudy żelaza oraz teatr ognia były jednymi z głównych atrakcji. Nie zabrakło również koncertu. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.